Witajcie w kolejnym wydaniu LEGO Info. Pierwszy odcinek polskiej edycji LEGO Masters już za nami. Przedwczoraj o 20.00 na antenie TVN mogliśmy oglądać, jak 6 drużyn budowało, a następnie niszczyło swoje miasta. Wszystko po to, by zdobyć złoty klocek, który może ich uratować w późniejszej części programu. Trafił on do Łukasza i Damiana. Gratuluję. A jak wasze wrażenia? Jeśli oglądaliście pierwszy odcinek do końca, to już poznaliście temat, ale myślę, że nikomu nie zaszkodzi, gdy teraz go przypomnę. W drugim odcinku LEGO Masters 6 drużyn będzie budować obiekty kosmiczne, ale w taki sposób, by ich budowla rozpadła się jak najefektowniej, bowiem ich konstrukcje po zbudowaniu zostaną totalnie zniszczone na jeden z trzech sposobów: materiały wybuchowe, krater uderzeniowy lub kij baseballowy. Już nie mogę się doczekać soboty. Już od 27 listopada w sklepie LEGO będzie można kupić zupełnie nowy, największy zestaw w historii. Koloseum składa się z ponad 9000 elementów, a jego cena to 2250 zł. Osoby, które posiadają konto VIP i zrobią zakupy jeszcze przed 30 listopada, otrzymają darmowy dodatek – Rzymski Rydwan. Do internetu trafiło zdjęcie przedstawiające zestaw z drzewkiem bonsai. Jest w niskiej rozdzielczości, więc nie jesteśmy w stanie odczytać z niego praktycznie żadnych informacji. Nie pokazuję fotki tutaj, gdyż nie jest ona oficjalna, ale z łatwością znajdziecie ją na Instagramie. Zestaw ten podobno składa się z niecałych 900 elementów, wydany zostanie 1 stycznia 2021 roku, a jego cena to $50. Zestaw LEGO Ghostbusters Ecto 1 trafił do sprzedaży już wczoraj. Można zamówić go w sklepie LEGO za niecałe 200 euro. Przypomnę tylko, że składa się z 2352 elementów. Całkiem spory set. Z okazji Czarnego Piątku od 27 do 30 listopada w sklepie LEGO znajdziemy dwie, a w sumie to trzy promocje, bo ta z Koloseum, o której mówiłem, również się do tego zalicza. Przy zakupach za minimum 150 euro do koszyka zostanie dodany zestaw z Charlesem Dickensem, a jeżeli udamy się do stacjonarnego, oficjalnego sklepu LEGO, to przy zakupach za 40 euro dostaniemy darmową choinkę. Kilka dni temu LEGO pokazało nowe zestawy nawiązujące do chińskiej kultury. Teraz znamy już ich oficjalne ceny. Za historię Najana przyjdzie nam zapłacić $80, około 300 zł, a za festiwal wiosennych latarni $120, czyli około 450 zł. Pamiętacie, jak jakiś czas temu w Danii pojawiła się możliwość wybrania elementów do stworzenia, a następnie kupienia własnego zestawu LEGO City? Tak prezentuje się pudełko oraz jego zawartość. Kolejne projekty fanów na LEGO Ideas przekraczają próg 10 tysięcy polubień, dzięki czemu trafią w późniejszym czasie do ekspertów LEGO i być może zostaną przerobione na oficjalne zestawy. To już wszystko na dziś. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę, by być na bieżąco z wiadomościami ze świata LEGO. Do zobaczenia.